Tekst manny na 4 kwietnia. Postępujmy godnie, jak za dnia, Rzymiany rozdział 13, werset 13. Komentarz parauzyjny Każdy powinien dbać o to, by być uczciwym, nie tylko w kwestiach finansowych, lecz także w postępowaniu z bliźnimi, w traktowaniu braci, a przede wszystkim. Uczciwym w swych wyznaniach odnoszących się do Boga i wiary. Tego właśnie dotyczy próba. Ci, którzy bardziej miłują przychylność ludzi niż przychylność Boga oraz nieuczciwie chcą wyznawać i podtrzymywać kłamstwo, zostaną oddani na pastwę swego kłamstwa, będą niweczyć swe wieczne dobro i okażą się niezdatnymi do królestwa. Bez względu na to, do czego mogą się ostatecznie nadawać. Reprint numer 3181. Komentarz epifaniczny. Lud Boży powinien żyć uczciwie. Jego postępowanie powinno być żywym wyrazem i ilustracją sprawiedliwości. W prawości serca powinien oddawać wszystkim to, co im się należy. Powinien zawsze tak postępować, aby widziany przez innych, nigdy nie musiał się wstydzić, powinien postępować uczciwie, jak w dniu tysiąclecia, jak gdyby był widziany przez Boga i wszystkich ludzi. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego, Ewangelicznego Instytutu Biblijnego SNPD Filipensów rozdział czwarty, werset ósmy. Ponadto, bracia, Cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek szlachetne, cokolwiek sprawiedliwe, cokolwiek czyste, cokolwiek miłe, cokolwiek czcigodne, cokolwiek jest cnotą i cokolwiek chwalebne. O tym rozmyślajcie. Kolosensów rozdział pierwszy wersety dwunasty i trzynasty. Dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych w świetle. On nas wyrwał spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa ukochanego Syna. Pieśni nad pieśniami. Rozdział drugi, wersety 7 i 17. Zaprzysięgam was, Jerozolimskie córki, na gazele lub na polne łanie, nie budźcie i nie rozniecajcie miłości, póki nie zapragnie. Ona do chóru, póki oddycha dzień i uciekają cienie, wróć. Mój ukochany, bądź, znów, jak gazela lub młody jelonek na górach beter. Pierwszy korentów rozdział trzynasty werset dwunasty, mówię tak, gdyż teraz widzimy przez odbicie w zagadce, potem jednak, twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, potem poznam tak, jak zostałem poznany. Objawienie rozdział 22, werset piąty. I nocy już nie będzie, i nie będą już mieli potrzeby światła lampy ani światła słońca, gdyż Pan Bóg będzie nad nimi świecił i będą królować na wieki wieków. Pierwszy Piotra rozdział drugi werset dwunasty. Postępowanie wasze wśród narodów niech będzie szlachetne, aby w tym, w czym pomawiają was jako złoczyńców. Dzięki przyglądaniu się waszym szlachetnym czynom uwielbili boga w dniu nawiedzenia. Drugi Piotra rozdział 3 wersety 11 i 12. Skoro to wszystko tak ma być zniszczone, jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożnych czynach, wy oczekujący i ponaglający przyjście dnia Bożego, przez który niebiosa palone Zostaną zniszczone, a rozpalane żywioły ulegną stopieniu. Drugi Koryntów rozdział 6, werset 7. W słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości w prawej i lewej ręce. Efezów rozdział 6 wersety od 13 do 18. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Boga, abyście byli w stanie przeciwstawić się w dniu złym i po przezwyciężeniu wszystkiego ostać się. Stańcie zatem, mając swoje biodra przepasane prawdą, przywdziany pancerz sprawiedliwości i nogi obute w gotowość, głoszenia, Ewangelii i pokoju. We wszystkim podnoście tarczę wiary, dzięki której będziecie w stanie zgasić wszelkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest słowo Boga. W każdej modlitwie i błaganiu módlcie się w duchu o każdym czasie, i w tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem o wszystkich świętych, i Piotra, rozdział 4 wersety siódme i ósmy, lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie zatem rozsądni i trzeźwi dla modlitw. Przede wszystkim, miejcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Pierwszy, Tesaloniczan, rozdział piąty, wersety od czwartego do ósmego. Wy zaś, bracia. Nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy bowiem jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy zatem, jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. My zaś którzy należymy do dnia bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Ewangelia Jana, rozdział 9, werset 4 Trzeba nam wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Pieśni 164 307 13 192 114 277 58 Wiersze Brzasku 111 Bądź wola twoja Lektura uzupełniająca w Strażnicy Reprint numer 5097 Tekst manny na 4 kwietnia Postępujmy godnie jak za dnia Rzymiany rozdział trzynasty werset trzynasty Komentarz parauzyjny Pytania, czy w tym tygodniu postępowałem? Postępowałam jak gdyby w królestwie? W jakich okolicznościach? Co w tym było pomocą, a co przeszkodą? Co z tego wynikło? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.